Ludzie pijani często są agresywni. Ja teraz nie jeżdżę na imprezy, bo mam dosyć imprez i źle się na nich czuję, nie? Po prostu nie potrafię się bawić. Znaczy to nie jest tak, że ja jestem stuprocentowym abstynentem, no gdzieś tam wiesz, jak najdzie mnie ochota. Jasne. A inne używki? Czasem z lizakiem widziałem, że coś tam sobie w domu paliliście. No od czasu do czasu nie powiem, że nie... Ale to, wiesz, to też nie jest tak, że co noc musimy, żeby iść spać. Na pewno ludzie, którzy osiągają duże sukcesy, są uzależnieni od czegoś innego. Kwestia bardzo indywidualna, no. Przykra sprawa. No znaczy przykra sprawa, takie jest życie. No skoro ktoś gdzieś tam zauważył we mnie jakieś predyspozycje tego, żebym mógł jeździć na bramki, że... No dużo takich rzeczy, takich nawet psychologicznych na tym wychodziło, że jak przyjeżdżaliśmy do klubu, to nie szukaliśmy nigdy kolegów, bo później kolega myślał, że mu wszystko wolno. Okej. Później mieliśmy takiego koleżkę, który dobrze ogarniał, załatwiała to może niezbyt dobre określenie, ale no gdzieś tam miał możliwość tego, żeby nas powysyłać na różne imprezy. Ja miałem 2 kilo za dużo i... Tak. Wiedziałeś, o co chodzi? No nie za bardzo, nie tak na mnie spojrzeli. No i no, to dobra, jak chcesz. No i on taki chłop wielki. Żałujesz, że teraz te czasy się zmieniły, że dzieciaki siedzą bardziej przed ekranami? Uważam, że to jest taki stereotyp, że dzieci nic nie robią, tylko grają w piłkę. A fajnie. Ja rozrywek mam, aż na... No ale Alan Kwieciński tak. Ale to Kwieciński to jest idiota. To jest idiota, to... Nie no, po prostu to jest idiota pełną gębą. To jest Kwieciński, to nie jest Alan Kwieciński, to Kwieciński. Ktoś jak do nas przychodzi, to ma możliwość, żeby usiąść na krześle. Ja wiem, czy to jest dla mnie marzenie. Ale ja uważam, że friki też dużo przyniosły dobrego. To Maradona i tego typu zawodnicy. Takie jest życie. Dobrze wyglądasz, Michał. Dzięki. Dziękuję.